Gdybyśmy chcieli prawa wysokiej wymowy kroniki, to znaleźć na to zaproszenie. Nie wiem, czy teraz mówi pan co, bo ja tylko tak na chwileczkę w panu... Może byśmy tam na korytarzu na chwilę porozmawiali, bo mamy tu takie listy, chcielibyśmy porozmawiać. No to byśmy chcieli porozmawiać. Możemy prosić pani osobiście? No to sprzedamy. No teraz tutaj wystarczy, że ja na przykład pokażę się niewygodny, będę dla ekoaktywistów, przyjeżdżają, zabierają mi krowy. No i tylko daję taki przykład. Ja teraz będę musiał się sądowo walczyć o dobre moje imię, bo oni powiedzą, że krowa była zachudzona. Oni wiedzą, co to jest BCS, jaki jest BCS krowy holsztyno-fryzyjskiej, nie wiem, po laktacji w trzecim miesiącu po wycieleniu. Czy kiedykolwiek pan miał kontakty z... Ale ja widzę, co się dzieje. Ja teraz się boję, ja się boję być rolnikiem, bo w świetle, w telewizji, na billboardach, ja przecież gwałcę krowę, bo ja inseminuję ją. Ja kradnę mleko cielakowi, bo karmię ciele, tak? Bo chcę mieć stado, no. No to w jakim to kierunku idzie? My jako rolnicy, ja mówię tak do mojego ojca, ja mówię, ty masz, jest ciężko, bo opłacalność jest na poziomie minimalnym, ale mówię, ty dożyjesz emerytury, ale ja będę walczył, nie wiem, ze zielonymi, o to, żebym mógł produkować normalne mleko. No jak nie, proszę pani, w tym kierunku idzie. Jeżeli jadę do stolicy i widzę billboard, biedne ciele, okradzione z mleka. No to proszę pani, mi jako rolnika, to naprawdę serce boli, że ja jako rolnik, wstający o 4 rano, który płaciłem karę mleczną i mam przez to jeszcze problemy finansowe, bo pracowałem rzetelnie, żeby nakarmić krowy, w świetle, w społeczeństwie, w Warszawie, w wielkich miastach, jestem uważany za zwyrodnialcę, bo gwałcę krowy, bo karmię cielaka. No proszę pani, my dbamy, rolnicy, hodowcy o zwierzęta, a w świetle zielonych jesteśmy zwyrodnialcami. No jak o to chodzi? No czemu mój ojciec, czy ja mam się bać być rolnikiem? Ale to jest tak, chciał pan rozmawiać, no to ja myślę, że nam tutaj wszystkim, i panom, i panią, przepraszam, bo pani jest i aktywistą, i mnie zależy na jednym, żeby zwierzęta w ogóle były po prostu dobrze traktowane. Ja rozumiem jedną rzecz, że jest jakaś grupa wegetarian, ale większość ludzi po prostu mięso je, tak? Mięso je, ale ja to rozumiem, ale moment, ale no ja, znaczy mam taką prośbę, bo zdaje mi się, że jest zespół. Ja przyszłam, jak pan wie, bo widzimy się już drugi raz, że ja naprawdę pani, chcę ja rozumiem, posłuchać pani, waszych postulatów. My też jako rolnicy dbamy o zwierzęta. Nie, rozumiem panią. Ale pan wyszedł od tego, zaczął pan od zwierząt futerkowych. Czy nie widzi pan różnicy między hodowlą zwierząt futerkowych dla kaprysu, żeby sobie mieć futro i robienie biznesu z tego powodu, a hodowlą zwierząt... No, ja jestem wiceprezesem Polskiego Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych. Hodowla zwierząt futerkowych nie jest dla kaprysu. A jak to? Tylko i wyłącznie. Hodowla zwierząt futerkowych to jest hodowla zwierząt gospodarskich. Nie. Hodowla zwierząt norek jest tylko hodowlą dla biznesu i dla kaprysu. Nie ma innego powodu. Zwierzę gospodarskie jest to, co nie możemy tak robić. Są zwierzętami gospodarskimi. Szanowna pani. Może z nazewnictwa. Norki nigdy nie były zwierzętami, które trzyma się w klatkach. Nie, proszę pana. Do czego to dojdzie? Do czego dojdzie? Na co to się stanie? Proszę pana, ludzie się buntują, nie chcą katowania zwierząt. Proszę pana, podpalano dom kilka dni temu. Podpalono mi dom tydzień temu dokładnie. Czy państwo się obudzicie, jak zieloni kogoś zabiją? Proszę pana, ja mogłam zginąć tydzień temu, podpalono mi dom. Że rolnik, zamiast być pokazany jako ta osoba, która dba o dobrostan, przecież my dbamy. Ja na przykład powiem pani szczerze, mógłbym uprawiać dwie rośliny, ale nie, bo dbam o zazielenienie, prowadzę, mam krowy, pastwiskuję, tak, żeby im było dobrze. Ale w świetle, ale proszę pani, ale jeżeli przy... No, ale teraz posłucha pani, mnie nie stać na tę chwilę postawić oborę wolnostanowiskowo za 2,5 miliona przy opłacalności produkcji mleka. Przyjeżdża znajoma córka z Warszawy, mówi, matko boska, on krowy katuje, bo on na łańcuchu. A rozmawiał pan z nią? No proszę pani, ja pracuję z ludźmi, jeżeli przyjeżdżają do znajomego i jest kobieta z Warszawy i mówi, proszę pana, czy pan mi sprzeda prawdziwe mleko? Proszę pani, a pani nie chce złotówki. Pani da dla tego dziecka, niech zobaczy, jak smakuje prawdziwe mleko. Ale jeżeli, tak jak mój ojciec, wie pani, jak goli ojca, który pracuje tyle lat na wsi i widzi w mediach, jak są pokazywani rolnicy, że to są po prostu, no my gwałcimy krowy. Wie pani, jak mój ojciec musi... No jeżeli, jak nie, jak to było? Jak była akcja? Gwałcą krowy. Ale to jak... Ja mówię jako rolnik, jak my się czujemy? Wie pani, jak to boli człowieka, który pracuje?
Ale nie, ale tam pani skończy. Pracuje przy krowach, dba o nie. Ale jak dobrze, ale jak. No i oni mówią, że my gwałcimy je. Ale jeszcze kto jest to oni? No kto, jako akcja Wiwy, tak? No co, jaka była? Że gwałcą krowy, że zabierają cielęta. No jak ciele ma być karmione? Czy pani wie, jak Holsztynów powinien być karmiony? No przepraszam, wie pani, utrzymuje pani krowy mleczne? Czy ja coś złego zrobiłam? No bo pani się pyta, bo pani nie wie, jak się hoduje bydło holsztyno-fryzyjskie, a robicie na billboardach wielką akcję. Jak my możemy się czuć? Tak samo z zwierzętami futerkowymi. Teraz oni, a potem co my? Słuchajcie, ja mam taką proszę pana. Ale no proszę pani, pani pójdzie, czy pani by wzięła? Nie będę i nie chcę być, bo tych ferm powinno być. Pani się wypowiada, pani się wypowiada o fermach, a pani nigdy w życiu nie była na ferm. Proszę pana, jest tyle dowodów, tyle filmów, jak wyglądają te zwierzęta. To jest manipulacja. Nie. To jest manipulacja, proszę pana. Świadkiem byłem takiej manipulacji. W różnych konfiguracjach. Dobra, zacznijcie państwo swój zespół. A my usiądziemy, będziemy słuchać. A bo jest za mało czasu, tak? Do godziny 16 jest tylko sala. A tu jest no to właśnie, no to... Dlatego, drogie pani, staramy się was przekonać. Ale proszę, proszę, dajcie nam usiąść i posłuchać. Proszę pani, do każdego nie była na fermie. Proszę pana, nie ma powodu zabijać i hodować zwierząt do futra. Ale nie ma powodu. Dlaczego? Górki są wyłączone. Dziada, pradziada, ja szłam światem, mam hodował i ferki, i morki hodował. Nie tylko morki, lisy, proszę pani, i inne rzeczy, po to, żeby się miał pensjonat. Nie, mam nic przeciwko brodom. Gdzie jest ekologia? Ja nawet pięksuję! Ale skórzaną torebkę pani ma, tak? Skórzaną torebkę pani ma, a tu się uszkodzi skórzana torebka. No to właśnie, to jest torebka z prawdziwej skóry. Tak, drogie panie. Ja nawet pięksuję! Drogie panie, wy chcecie uwalić polskie rolnictwo całe. My nie mamy nic do rolnictwa. No jak pani nie ma nic do rolnictwa, jeżeli wy robicie akcję, jak gwałcę krowy? Norki nie mają nic wspólnego z rolnictwem. Lobby norkowe załatwiło, że tak to się nasyca. Budowa oboli, która pozwoli... Ja już można być takim... Tylko powiem pani jeden przykład. Budowa oboli... Budowa oboli to jest pani... Organizacje prozwierzęce działające obecnie w Polsce, a w zasadzie jest ich kilka, są to takie cztery duże organizacje, które na pewno będą miały chapkę takim systemem administrować. Jest tutaj kilku przedstawicieli tej organizacji i to dobrze. Jest tutaj mieszcząca większość przedstawicieli ekologów zajmujących się zwierzętami na co dzień, czyli rolników, to też dobrze. Natomiast z pewnością nie ma przedstawicieli najstarszego stowarzyszenia działającego dla zwierząt, czyli Pogotowia dla Zwierząt. Z pewnością nie ma, bo rozumiem, że nikt się nie zgłasza, może dlatego, że właśnie jest ono delegalizowane przez poznańskim sądem. Za to, że jak to eufemistycznie się w sądzie określa, ale sądy już tak mają, dokonywali wielokrotnego, nielegalnego odbioru zwierząt, ich właścicielom. Dziwnym zbiegiem okoliczności okazywało się, że te zwierzęta najczęściej były rasowe i bardzo kosztowne. Bardzo dziwny zbieg okoliczności. Natomiast to, na co warto zwrócić uwagę, gdy my sobie teraz tutaj rozmawiamy, że po całym kraju jeżdżą sobie przedstawiciele organizacji prozwierzęcych, które robią wielką szkodę prawdziwym organizacjom prozwierzęcym, w mundurach, w przebraniach, udając inspektorów społecznych i nie wiadomo na jakiej podstawie dokonują kontroli w gospodarstwach rolnych oraz w hodowlach zwierząt. Tak się też składa z biegiem okoliczności, że obok mnie siedzi pani Urszula Gańko, która jest małomówna, ale być może każdy z państwa byłby bardzo małomówny, gdyby spotkało państwa to, co panią Urszulę w ostatnich latach. Otóż odebrano jej zwierzęta i mówię bardzo a propos tego, o czym mówi pan przewodniczący Sachajko, buldogi francuskie o wartości 100 tysięcy złotych. Jak nazywała się ta organizacja? Pogotowie dla zwierząt. Rozumiem, że nie ma przedstawicieli tutaj tej organizacji. No tak, zapominam. Jest ono właśnie delegalizowane. W roku 2012 pozbawiono tej organizacji, którą dano wielkie kompetencje, państwowe wręcz. Pozbawiono tej organizacji, proszę państwa, już statusu pożytku publicznego. Pozwólcie jeszcze sekundę, bo to za dwie osoby powiem z pewnością. Tego statusu i to powinien być sygnał już dla przedstawicieli organu samorządowego oraz dla ministerstwa, które taką fundację, stowarzyszenie nadzoruje, że coś dzieje się nie tak.
odebrali zwierzęta na 100 tysięcy złotych. Sprawa trwała ile lat, pani Uszo? 2 lata. Po czym sąd przyznaje, że nie mieli prawa tego robić. Co to znaczy odebrali zwierzęta w sposób nielegalny? No ukradli! No ukradli, proszę państwa, czy nie ukradli? Odebrali. Ja do państwa teraz mówię, czy nie mówię? Bo ukradli zwierzęta. I państwo na to pozwoliło. Proszę państwa, jeżdżą ludzie, ale wiecie, jaki jest problem, bo oni myślą, że na wsiach nie ma internetu. I ostatnio takie przedstawicielstwo takiej organizacji, pięknym czerwonym busem, co zostało udokumentowane w internecie, przyjechało na posesję pewnego rolnika w Sylwestra. W Sylwestra wielu ludzi nie ma co robić, więc przyjeżdża do obcych domach i gospodarstwach, aby sprawdzać, dlaczego przyjeżdżają w Sylwestra, bo służby nie pracują, o czym tu wielokrotnie było mówione. O 16 służby nie pracują, w Sylwestra o 14. Spróbujcie coś załatwić w urzędzie o 14 na wsi. W Sylwestra. Więc przyjechali sobie pięknym czerwonym busem inspektorat ochrony zwierząt. Ale wiecie, do kogo trafili? Do rolnika. Tylko że do jednego z najważniejszych blogerów rolniczych w tym kraju. 22 tysiące subskrypcji, a jego filmy oglądają są przez kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Jeden film pojawia się jednego dnia i następnego ma 50 tysięcy ludzi wyświetleń. Mieli ogromnego pecha, bo on to nakręcił i kazał im spadać na drzewo. To dzieje się, proszę państwa, tutaj podczas trwania tej komisji. I chciałbym, żebyście mieli, proszę państwa, wszyscy świadomość tego. Wszyscy świadomość. Od tego mamy instytucje państwowe, aby to one nadzorowały to, co robią obywatele. Poza tym istnieje domniemanie niewinności i nie wolno sobie przychodzić po obcych domach i mówić, bo mi się wydaje. Mi się wydaje, że głos powinni zabrać teraz przedstawiciele ekologów i odpowiedzieć na te zarzuty. Bo to ludzkie pojęcie przechodzi. A i cieszmy się wszyscy, bo nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę, większość przyjechała z Polski i może nie rozpoznaje tych znanych twarzy, że przy tym stole prezydialnym w komisji posła Sachajki znajdują się jedni z najważniejszych posłów obecnie w kadencji Sejmu zajmujących się rolnictwem i dla nich brawa, posłowie Konfederacji, PiSu, PSL-u, że chcieli tutaj przyjść i nas wysłuchać. Bo dosyć tego w końcu. No dosyć. Szczepan Wójcik, hodowca zwierząt futerkowych, między innymi zwierząt futerkowych, rolnik, producent bydła, mleka, zboża. Przede wszystkim chciałem się przyłączyć do podziękowań pana Sikory za to, że tutaj do posłów, za to, że stanęli za nami, za to, że stanęli za polskim rolnikiem, za to, że nie pozwalają na to, żeby dzisiaj niszczyć polską wieś. Dzisiaj my jako rolnicy jesteśmy atakowani niemalże za wszystko. Za to, że hodujemy zwierzęta, za to, że uprawiamy ziemię, za to, że przyczyniamy się do ocieplenia klimatu i za to, że topnieją lodowce. Proszę państwa, dzisiaj jesteśmy obwiniani za wszystko. Ta masa hejtu, która jest wylewana na nas, na mnie, na moją rodzinę, na nasze rodziny. Ja jestem tylko przedstawicielem tych rolników. Po prostu zakrawa o pomstę do nieba, życzenia śmierci i najgorsze epitety pod naszym adresem. Od kogo? Od tych wspaniałomyślnych ekologów. Proszę państwa, pseudoekologów. Niech nikt nie ma wątpliwości, że te organizacje ekologiczne to jest nic innego jak maszynka do zarabiania pieniędzy. Wielomilionowe wpływy roczne tych organizacji mówią same za siebie. Piękne wyrazy twarzy, spokój w mówieniu, spokój w tonie, to jest nic innego jak manipulacja. Proszę państwa, ja zadam jedno pytanie. Czy jeśli dzisiaj pozwolimy na zamknięcie hodowli zwierząt futerkowych, to czy te organizacje zamkną się razem z nami? Czy raczej przystąpią do ataku na kolejne organizacje? Ja mam też propozycję do tych organizacji. Ja dzisiaj zamknę swoją hodowlę, my pozamykamy swoje hodowle, ale niech one dzisiaj spłacą nasze kredyty i razem z nami zamkną swoje organizacje. Wtedy będziemy mieli pewność, że to tylko o zwierzęta futerkowe chodzi. Bowiem, proszę państwa, nie chodzi o zwierzęta futerkowe, chodzi o atakowanie całego rolnictwa. Przykład ostatni Holandia, Francja, Niemcy. Zaczęło się od czego? Od zakazu hodowli zwierząt futerkowych. Dzisiaj postuluje się o ograniczenie hodowli o 50%. Z tym dzisiaj mamy do czynienia. Proszę państwa, nie dajmy się manipulować tym organizacjom. Mówmy stanowcze stop i dość. Dzisiaj rolnicy z całej Polski zjechali się po to, żeby razem walczyć we wspólnej sprawie. Za co serdecznie wszystkim dziękujemy, panom posłom i rolnikom. Dziękuję bardzo.